Zamek Kliczków gościł już w swoich murach i na okalających włościach różnego rodzaju imprezy piknikowe, które ściągały uczestników z najbliższych okolic, dalszych zakątków kraju i z zagranicy. Najczęściej kojarzy się jednak z rycerskimi, myśliwskimi i jeździeckimi wydarzeniami. Od kilkunastu lat organizujemy imprezy okolicznościowe raz w roku typu majówka rycerska. Chcieliśmy odejść troszkę od tego tematu, zrobić coś zupełnie innego, ale również choć troszkę związanego z końmi. Więc postanowiliśmy zorganizować właśnie taki piknik country. Jest to drugie nasze podejście do tego pikniku i jak widać zaczyna się impreza rozkręcać. Coraz więcej gości przybywa na ten piknik, no i zaczynamy się coraz lepiej bawić. Kultura country to ludowość w wydaniu amerykańskim. Nie jest więc trudno wczuć się w te klimaty tym, którzy otwarci są na taką niewymuszoną postawę swojskości. Tak to też zadziałało w Kliczkowie, gdzie ten piknik przeżywa dopiero swoje początki. Przygotowujemy też z naszym klubem jeździeckim pokazy z reguły w takich XVII-wiecznych, historycznych klimatach, ale raz do roku mamy dziki zachód na tyłach zamku, więc w indiańsko-kowbojskim anturażu, dzisiaj specjalnie dla Państwa przy takiej pogodzie. Scenki rodzajowe przedstawiane przez grupy rekonstrukcyjne to od lat specjalność kliczkowskich imprez. Nowością jest teraz tylko geograficzne i czasowe odniesienie się do tego, co kojarzy się nam z tak zwanym dzikim zachodem. Wystąpią również na pikniku country zespoły na żywo. Do tego jeszcze mamy bardzo dużo atrakcji dla dzieci. Są fajne dmuchańce. Bardzo ładne będą pokazy jazdy konnej związanej właśnie z modą country. Dziewczyny, które pokazują nam swoje umiejętności w jeździe konnej, są bardzo wysportowane i z tego co widzimy bardzo dobrze sobie radzą. Mimo iż są to dopiero początki tej imprezy, to ma już ona swoich fanów. W ubiegłym roku również był piknik country, bawiliśmy się świetnie i mieliśmy nadzieję, że w tym roku pogoda również dopisze tak jak w ubiegłym i okazało się, że ta impreza ma tą tradycję, że jest pięknie, miło, wesoło i pogodnie. Czyli za rok panie też przyjedziecie. Oczywiście, tylko będziemy może lepiej przygotowane, bo już wiemy, że wystąpimy. Fani imprez kantrowych mają zaś to do siebie, że są aktywnymi ich uczestnikami. Najczęściej przejawia się to w uczestnictwie w tańcach do tej muzyki, które mają spektakularny i często grupowy charakter. W Kliczkowie zdarzyło się nawet tańczyć układ kantrowy do polskiej muzyki ludowej. Na scenie piknikowej wystąpili też profesjonalni wykonawcy muzyki country. Witam serdecznie, Janusz Nastarowicz, zespół Colorado Band. Jest nam bardzo miło, że wystąpiłem na tak przepięknym zamku w Kliczkowie. Ja słyszałem tutaj z pewnych opowieści, że tutaj jakiś mezalian został popełniony. Jakaś pokojówka później objęła ten zamek, tak? Właśnie. Cudowne miejsce. Dziękujemy w ogóle za zaproszenie. Mamy nadzieję, że cały koncert. Zresztą zapraszamy na niego. Jeżeli jeszcze nie dojechaliście, to zapraszamy. Mamy nadzieję, że się będziemy dobrze bawić. My na pewno, jako zespół, a ludzie myślę, że też. Początkująca impreza w stylu country to wyzwanie dla organizatorów, ponieważ sporo jest w kraju, a nawet w naszym regionie podobnych imprez. Ale sami kantrowcy dobrze oceniają klimat zamku Kliczków do tego rodzaju pikników. Colorado Band na scenie wymieniał się z zespołem Jolly Roger, którego frontmanem jest Robert Kantecki. Czy czuje pan klimat tutaj ten kantrowy, czy... No ogólnie czuję klimat takiego totalnego, wakacyjnego, właśnie pierwszego dnia lata, tak? Bo to jest to, no i oczywiście country cały czas w tle leci, także też to się słyszy i widzi, bo ludzie poprzebierani, prawda, w stroje kowbojskie, no i jazda konna, także czuje się klimat jak najbardziej. Czy to miejsce na taki tego typu festiwal? Myślę, że tak, no dlaczego nie? Okolica jest bardzo ładna, jakby chyba niczego to nie brakuje, prawda, żeby robić takie imprezy.
To, co najważniejsze dla takiego pikniku, ma więc w sobie zamek Kliczków. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, by właśnie to miejsce na stałe znalazło się na mapie corocznych podróży fanów country.